Cześć, dzisiaj zrobię chleb, który idealnie się sprawdzi dla osób, które są na diecie ketogenicznej lub niskowęglowodanowej. Chleb będzie się składał tylko z twarogu, jajek i nasion. Przepis rozpoczynam od zmiksowania 4 jajek z tłustym twarogiem. Twarogu mam 2 opakowania po 250 g każde. Do masy twarogowej dodaję od razu łyżkę soli. Żeby ułatwić trochę pracę mikserowi, rozdrabniam twaróg na mniejsze kawałki. Teraz będę dodawała nasiona. Pierwsze w kolejności idą pestki dyni. Daję ich 50 g. Następnie dodaję siemielniane. Początkowo masa wyszła mi zbyt lejąca, dlatego później dodałam jeszcze jedną porcję nasion. Łącznie będzie ich 140 g. Teraz dodaję słonecznik łuskany, 80 g. Na koniec dodaję sezam, również 80 g. Całość dokładnie mieszam do połączenia składników. Dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia. Tak jak wspominałam wcześniej, teraz dosypuję kolejną porcję siemienia lnianego, żeby bardziej zagęścić masę. Całość przekładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Masę rozłożę na płasko, tak żeby można było pokroić kromki o grubości do 1 cm. Blaszkę wkładam do piekarnika na 40 minut, nagrzanego do 200 stopni, grzanie góra-dół. Tak prezentuje się chleb po upieczeniu. Zostawiam go do wystudzenia, następnie nożem do pizzy kroję go na 18 kawałków. Jest to bardzo szybki, prosty i smaczny przepis na chleb, który nie zawiera mąki ani płatków owsianych. Polecam wypróbować. Jeżeli się podobało, to zasubskrybuj mój kanał i zapraszam Cię na inne moje przepisy.